Witam Was serdecznie, aby zmienić trochę nastrój paniki, która ogarnęła nas wszystkich poprzez internet i media. Zapraszam Was do Malborka. Nie będę tu poruszał kwestii historycznej zamku. Troszeczkę chciałbym Wam nawiązać do okresu II wojny światowej, tego co działo się tu w czasach panowania Niemców od 1939 roku do 1945 roku. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, że zamek w Malborku był jedną z głównych kwater właśnie Achnenerbe i organizacji Thule. Na zamku mieli tu swoją siedzibę już od 1938. Niektórzy nawet zakładają, że od 1938. Kręciłem parę lat temu, 7-8 lat wstecz, kręciłem tutaj dla Was właśnie kilka filmów, które nawiązywały właśnie do tamtego okresu. Jednak dzisiaj chciałem Wam kilka nowych faktów przedstawić z okresu 44-45. W 1945 roku, wiadomo, zamek zostaje w 80% zniszczony. Później następuje odbudowa i gdyby nie decyzja pewnego rosyjskiego marszałka, cegły z Malborka poszłyby na odbudowę Warszawy. Także tego faktu nie da się zaprzeczyć. To, że dzisiaj możemy oglądać Malbork, możemy się szczycić naszym zamkiem, jak to niektórzy mówią, to zawdzięczamy pewnemu marszałkowi rosyjskiemu. Dotrzyjcie sobie do nazwiska tego marszałka, który zaprzeczył, znaczy wydał negujący rozkaz rozbudowę zamku Malborku. Polacy nie chcieli go odbudowywać, gdyż w 80% leżał już w ruinie. Oblężenie Malborka, które zostało przez Hitlera ogłoszone twierdzą, doprowadziło do zniszczenia jak miasta, tak i zamku. Słynna studnia, którą Wam pokazywałem onegdaj, jest sobie dzisiaj. Prace prowadzone tutaj przez archeologów i grupy remontowe przez kilka lat szukały podziemi. No i oczywiście znaleziono to wszystko dzisiaj. Nie ma na ten temat żadnej wzmianki, nie znajdziecie słowa pisanego w ogóle na zamku. Próbujcie porozmawiać z przewodnikami o II wojnie światowej, o tym co tu się działo. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek skarby na zamku, temat jest ucinany i tematu nie ma. W audiobooku nie znajdziecie też informacji na ten temat. W każdym bądź razie zamek po odbudowie wygląda teraz imponująco. Kilkanaście razy próbowałem nakłonić tu osoby zajmujące się właśnie zamkiem, osoby, które tutaj sprawują pieczę nad takim aspektem historycznym, żeby poruszyć ten temat. Powiedziałem mi krótko, że nikt nie będzie ryzykował swoim stanowiskiem, nie będzie ryzykował pracą, żeby poruszać idiotyczne tematy, które nie mają najmniejszego związku i znaczenia dla istnienia dzisiaj zamku. W 1945 roku, jak zamek leżał w ruinie, był zamknięty oczywiście dla mieszkańców przez wojska rosyjskie. Rosjanie, co tu wyszabrowali, no to wyszabrowali, nigdy do Polski nie wróciło. Jednak opowieści, do których teraz udało mi się dotrzeć, wskazują na nieprzebrane skarby, które były zgromadzone na terenie zamku. Historia nie weryfikuje, nie zaprzecza i nie potwierdza. W każdym bądź razie skarby Malborka, które mają być ukryte w komnatach, które mają być ukryte w murach. Jest to wierutna bzdura, gdyż 80% powierzchni zamku zostało zniszczonych podczas oblężenia. Zobaczcie sobie, jak wyglądały mury zamku, jak wyglądał zamek po zakończeniu oblężenia. Jednak historia od 1938 do 1945 roku wyraźnie wskazuje na bardzo aktywną działalność tu Achlenerbe. No i wiadomo, że dziedzictwo kulturowe nazistowskie skłaniało nazistów do szukania korzeni, szukania swoich korzeni i boskości. To skłoniło następnie mistyków nazistowskich, między innymi Heinricha Himmlera, do ustanowienia organizacji, która będzie się tym zajmowała. Wiadomo, jak przebiegały rządy wielkich mistrzów na zamku. Mistrzowie byli podejrzewani o służenie mocom piekielnym,
tak o nich wspominano. Dużo fresków, dużo rzeźb na to może wskazywać. Jednak nie ten temat jest dla mnie tematem takim najważniejszym, najbardziej istotnym. Aczkolwiek dotarłem do wspomnień kilkunastu osób, które opowiadają o dziwnych skrzyniach, które były właśnie na teren zamku przywiezione przed samą ewakuacją i opuszczeniem zamku przez organizację Achtenerbe w 1945 roku. Nie wiem, czy to jest prawda, ale właśnie z obozu Gross-Rosen przywieziono tu dziwne skrzynie, które złożono właśnie niby w podziemiach, które później miały być ewakuowane na stary most kolejowy na Nogacie, opuszczone na barki czy kutry torpedowe i miały się wydostać stąd do Gdańska. Obrzędy, które do dzisiaj są odprawiane na terenie zamku i w okolicznych lasach, na bagnach, na torfowiskach, no, przerażają mnie. Dlaczego? Jest to robione wszystko pod egidą grup rekonstrukcyjnych, jednak z grupami rekonstrukcyjnymi za dużo to wspólnego nie ma. Później postaram się przejść na Nugat w jedno miejsce, gdzie tak zwany Czarny Las się znajduje, przy starych magazynach amunicyjnych. Też kręciłem tam kiedyś film, gdzie do dzisiaj spotyka się pewna grupa odprawiając tam dziwne ceremoniały. Oczywiście dla niektórych jest to wszystko mrzonka, jest to wszystko wyssane z palca. Jednak klimat, jaki tu panuje, jest niesamowity. 20 kilka razy w ciągu 2-3 lat, które spędziłem na zamku. Światło oczywiście jest do bani, ale szczegóły sobie wyłapiecie. I takich szatanków, diabełków jest tu mnóstwo. Znajduję je w okolicznych tutaj domach i gospodarstwach. Idąc tropem stworków, które sobie gdzieś tam znajdowałem, odnalazłem ich około 30. Także temat też jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi o poszukiwanie cały czas tych figurek i stworków, które wam już kilka razy prezentowałem. Przeskok w inny temat. W 1943 roku na teren zamku zostają przywożeni ludzie, którzy czytają Torę, którzy zajmują się kabałą i powstaje to taka, jakby można powiedzieć, grupa okultystyczna, która ma za zadanie odczytywanie pewnych skryptów, pewnych symboli, szukanie malburskiego czakramu i energii, która znajduje się pod zamkiem. To samo jest w Krakowie, prawdopodobnie nagram dla was audycję z Krakowa w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie, z tą samą energią. Wiara w czakram malborski. Osoby, które tu były, na pewno doświadczyły tej magii, szczególnie w tym korytarzu, w którym ja teraz się znajduję. Jest tu niesamowita energia płynąca i moc, którą tu bardzo wyraźnie czuć. W 1943 roku, w momencie, kiedy już III Rzesza jest w odwrocie, kiedy Wehrmacht praktycznie już jest rozbity, SS szaleje, szuka Wunderwaffe. Jednym z elementów Wunderwaffe miało być źródło cudownej mocy. Czym one miało być, zostaje to tylko w domysłach. W każdym bądź razie powiązanie Dolnego Śląska, tajemnic, które są uwięzione w tamtych górach i zamkach, czasami odnajduje właśnie tu, na terenie zamku malborskiego.